injuries you'll be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say, kill bias and dependency and occultacy, cause the arm himself is stealthy mass appeal. Where's my muse? Where's my muse? It feels like every word slipping through my mouth has been used. Staggering like the old man feeding a third. With my last stop reflecting half the things that I've learned. A windowless frame in a transparent room. Filling up cracks with plastic assumes. Shape shift, nuance, venue. Don't stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over, my friend. Witam was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Skate'a trójkę. Ja zaczynam to zadanie, znaczy kontynuuję to zadanie, które zacząłem w poprzednim odcinku i po prostu ten odcinek będzie wyglądał tak, bo z tego co się orientuję będzie dosyć długi, jeśli chodzi o to zadanie. Zadanie jest po prostu długie. Zrobimy tak, że w tym odcinku będzie po prostu dokończenie tego zadania, którym było w poprzednim odcinku i powstanie zostały te same zawody jak te, tylko na innych po prostu miejscówkach. Wtedy w dwóch kolejnych odcinkach pokażę właśnie te konkurencje, czyli to będzie ten odcinek, jeszcze dwa z innych podobnych konkurencji. Potem trzeci nagramy jakiś taki dłuższy z Hall of Meat i potem sami zadecydujecie czy nagramy, też w sumie tak nagramy DLC, potem dopiero ten odcinek sieciowy. Może przy okazji jakoś tam też się uda nagrać dosyć wcześniej ten odcinek sieciowy. Ale coś mi nie wychodzi, o teraz się udało. Ja po prostu zamiast prawego analoga używałem lewego i nie chciał ten trik wejść, ale teraz się udało. Ja też pytałem swojego znajomego o tego Hałpedża w wersji Dagacza, czy on tak się różni, jeśli chodzi o zestaw. I on mi powiedział, że w zestawie dostał kabel do podłączenia bezpośrednio Xboxa 360 i PlayStation 3, czyli jeśli ktoś ma tam wersję Arcade czy wersję Core, tą pierwszą, która wyszła, czy jakąś, tutaj wyleciałem za zapowiedź za arenę. No dobra, zaraz tutaj ogarnę te zawody. Jeszcze konkurencje. Aha, czyli tutaj po prostu muszę przeskoczyć jedną z tych luk tutaj po prostu. No, zaraz to powinno wejść. Tak więc ten Hałpedż w wersji dla gracza w porównaniu do Hałpedża w wersji zwykłej różni się właśnie tymi kablami, które mamy dołączone tutaj do po prostu tego urządzonka. Mamy wtedy kabel do Xboxa 360 i PlayStation 3, nie musimy tego kupować osobno. A koszt takich kabli to maksymalnie 30 zł. Sam kupowałem do Xboxa, ponieważ nie posiadałem kabla Component, posiadałem kabel Composite i HDMI. I kupiłem nówkę za 30 zł. Zresztą to możecie sobie zobaczyć właśnie w tym odcinku unboxing oraz porady, czym nagrywać filmiki z konsol. Jest to na moim kanale. Jest to jeden z popularniejszych filmów, więc możecie sobie tam wejść i po prostu to zobaczyć. Drugą rzeczą, która ich różni, to oczywiście kolor, o którym już wspominałem. Trzecia to coś, o czym w ogóle nie wiedziałem i do końca tam nie jestem zorientowany, ale jest jakieś oprogramowanie do tego Hałpedża w wersji tegacza, że bezpośrednio można filmiki po nagraniu wrzucić na YouTubie, na YouTube'a. Jednak mi to w ogóle mi jest to niepotrzebne ze względu na to, że po prostu ja też filmik renderuję i potem łączę ten dźwięk, który nagrywam mikrofonem z filmikiem, tak, po nagraniu i to w ogóle nie będzie mi potrzebne, nie będzie mi po prostu to potrzebne w moim tutaj przypadku, kiedy nagrywam filmiki na YouTube'a z komentarzem na żywo. I też pewnie to się nie przyda tym innym osobom, które kupują Hałpedża ze względu właśnie na wrzucanie let's play na swój kanał. Ale no już mówię, że tak jest, że taka opcja właśnie w tej wersji jest i to ją różni, bo pewnie wiele osób to ciekawi, więc odpowiem przy okazji. Oczywiście te opóźnienia przy obrazie zgrywanym nie występują już w Hałpedżu. I to chyba będzie na tyle, tak więc podsumowując, kolor, kabelki do konsol są już w tym zestawie, nie ma opóźnień w nagrywaniu po prostu obrazu tym nagrywanym, który w zupełności kurczę, co ja dzisiaj mówię z tym słówkiem w zupełności, cały czas mi się tutaj powtarza. Dobra, jeszcze raz podsumowując, czyli dostajemy Hałpedża w innym kolorze z
kablami do konsol, nie trzeba kupować tych kabli osobno, jeśli mamy konsolę, to po prostu te kable już są w tych lepszych, bogatszych zestawach. Trzecia rzecz to nie ma tych opóźnień w obrazie, który się nagrywa. Oczywiście na telewizorze zawsze jest obraz prawidłowy, czyli jak tak gramy, to gramy na telewizorze, a nie na komputerze, który nagrywa obraz. Ale tych opóźnień wtedy na komputerze nie ma. Jest w praktyce mało przydatne, ale mówię o tym. No i trzecia rzecz to też cena, tak, na pewno. I to oprogramowanie, że można bezpośrednio po nagraniu wrzucić filmik na YouTube'a, podając tam swój login i hasło zapewne. Tak to mniej więcej wygląda. Więc jeśli chcecie sobie zastanowić się, którą wersję kupić, to na tej podstawie możecie zdecydować. Jak widzicie, wydaje mi się, takie jest moje zdanie, nagrywałem HOPE-em już ponad 100 odcinków, tym zwykłym, teraz nagrywamy już drugi odcinek HOPE-em w edycji Zagracza i nie odczuwam jakiejś różnicy, jeśli chodzi o tutaj jakość filmiku. Jest ona taka sama, nie ma różnic, więc jeśli chcieliście się dowiedzieć, czy jest jakaś różnica, to sami zobaczcie ten filmik, 15 i 16, zobaczcie sobie filmik i ze Skate'a, a porównajcie to z filmikami 14, 13 i w dół filmikami. Tych różnic moim zdaniem nie ma, ale możecie to oczywiście sami ocenić. Ja też niedługo, myślę, że około tygodnia, nawet może krócej, bo już kupiłem nową kartę do zgrywania obrazu. Zobaczymy, jak ona będzie się sprawowała. Podobno jest ten obraz lepszy. Na pewno jest tam opcja, która jest mi bardzo potrzebna, przez którą musiałem sprzedać swoją poprzednią kartę. Ale o tym powiem, jak nagram jakiś unboxing właśnie tego urządzenia, bo na pewno ten unboxing na moim kanale się pojawi. Myślę, że za tydzień tak to będzie wyglądało. A tutaj są jakieś zawody, jak widzicie, w skecie. Tutaj trzeba po prostu wykonać kilka aktywności. Się udało przeskoczyć lukę i skoczyć na tą poręcz. Tu musimy jeszcze wykonać 8-metrowy poślizg. Zdobyć 750 punktów na tej poręczy pewnie, tak? A nie, to ogólnie chyba. Tak, ogólnie. Staram się tu skoczyć. Czasu zostało jeszcze sporo, a mamy 5 zadań, tych 5 aktywności do końca, więc spokojnie, wydaje mi się, że to się uda. Chyba, że naprawdę nic mi tu nie będzie wychodziło. Dobra, to teraz zostało ostatnie 4 zadania, które mam już tutaj wyświetlone. Zacznę od tego poślizgu 8-metrowego, bo tu widzę, fajna jest miejscówka. O, udało się 10 metrów prześlizgnąć. Teraz trzeba wykonać jakiś trik 750-punktowy. Ale czekajcie, co to są? O tych dwóch trikach nie za bardzo mam pojęcia, jak to wykonać. Ja wiem, jak to wygląda, ale jak to wykonać, to nie mam pojęcia. Dobra, jeszcze raz. Muszę sobie po prostu gdzieś tutaj ustawić też powtórkę. Bo aktualnie jest ustawiona troszeczkę za daleko. Dobra, udało się zdobyć te punkty, które były nam potrzebne. Teraz zostały jeszcze tu dwa triki i 2 minuty. I w sumie 1 minutę mam na każdy trik, ale... Aha, tu jest jakaś porada. Nacisnąć trzeba X. I prawy analog ku górze. Okej, spróbuję to wykonać. Pierwsze spotkałem się, że podczas wykonywania jakiegoś zadania ten trener nam przypomina, jak taki trik wykonać. Wcześniej z tym nie spotkałem. Może to się pojawiło, jak grałem w Skate'a pierwszy raz, ale jak grałem z wami, to chyba tego nie było. Nie widziałem przynajmniej tego, żeby ten trener nam dawał jakieś wskazówki. Tylko mimo wszystko dostałem wskazówki, a nie mam pojęcia, jak to wykonać. Jeszcze raz spróbuję, najwyżej sobie po prostu wezmę ten samouczek. Za cholerę nie mogę tego zrobić. Dobra, jeszcze raz.
Nie no, poddaję się, muszę to zobaczyć w tym poradniku, jak to wykonać, za pomocą jakich klawiszy to jest wykonywane. No, ten koleś podpowiadał mi, że mam tak to wykonać, jednak jak ja widzę taką animację, jak ta postać to wykonuje, to jest zdecydowanie łatwiej. Jak widzicie, udało się tutaj od razu po wejściu w ten poradnik wykonać ten trik. Teraz na szybko muszę jeszcze wykonać tego gimnast plęta, ale za cholerę też za bardzo nie wiem, jak to wykonać. Czekajcie, zostało 20 sekund do końca. Ja sobie to muszę zobaczyć też, jak to się wykonuje, ponieważ no wiem mniej więcej, jak to się robi, ale za pomocą jakich przycisków to już nie bardzo po prostu. Nie, to nie te triki, nie manual. O, jest tutaj. Mam nadzieję, że będzie. O, jest. Czyli RB plus B. No właśnie, jakimś takim elemencie, jak tutaj był pokazany. Trzeba to wykonać. Zostało 15 sekund i nie sądzę, żeby mi to wyszło w ogóle. Aj. Trzeba będzie chyba to powtórzyć. Tutaj spróbuję na szybko. Jest, udało się. Super. To zostało nam ostatnia aktywność i chyba będzie ona najdłuższa. Tak przynajmniej mi się wydaje. Te ostatnie są najtrudniejsze. Jest tutaj ostatnie. Wybiorę sobie na szybko. I zaraz wam pokażę to ostatnie zdanie. I w tym odcinku, jak już mówiłem wcześniej, skończę po prostu ten odcinek po wykonaniu tej aktywności i później nagram odcinek, który będzie składał się w całości, będzie to odcinek jakiś 20-25 minutowy z tego właśnie rodzaju konkurencji, jak widzicie tutaj i w poprzednim odcinku, bo ja to podzieliłem na dwie części. Jak będę kręcił o kolejny odcinek, to po prostu dogram sobie w samym jednym odcinku tą całą konkurencję. W trzecim odcinku też nagram drugą i już ostatnią konkurencję z takich zwykłych zadań, które zostały nam tutaj do zrobienia w skate'cie. Potem pokażę wam jeszcze ten Hall of Meat. Hall of Meat oczywiście całego nie będę grał, bo tam jest mnóstwo zadań do wykonania, chyba 54, a to by było dosyć nudnawe, więc po prostu od razu wezmę się za DLC. Ale mam też jeszcze inne gry wam do pokazania niebawem, bo też prosiliście o FIFA Street, więc postaram się teraz jeszcze coś nakręcić z FIFA Street i wam to pokazać. Tutaj mamy do wykonania 10 zadań. Tak samo jak było to w poprzednim właśnie tutaj takim, jakby to nazwać, takiej rundzie. Też mamy 3 zadania, ale z tego co widzę będzie troszkę chyba trudniej. Chociaż na razie tutaj wszystko wchodzi za pierwszym razem w sumie. Może w sumie nie za pierwszym razem, ale bez jakichś większych problemów. Tu na tym murku trzeba wykonać ślizg i ja nie bardzo tutaj... Kurczę. No, gra oczywiście też ma jakieś błędy, po prostu skoczyłem na ten murek, jak widzieliście, i koleś się zawiesił na chwilę na nim. No, oczywiście każda gra ma błędy, nie ma tak, że jakaś gra jest bezbłędna. To jest tylko kod, który wklepuje sobie programista, który jest połączony z grafiką trójwymiarową i tutaj nie da się nie uniknąć jakiegokolwiek błędu, te błędy zawsze będą. A ja sobie tutaj teraz wezmę tą właśnie tutaj hopkę, bo ja widziałem, że tam było zadanie do wykonania, jak tutaj widzicie, przeskocz schody, tak? Te ostatnie zadanie, które teraz widzicie w prawym górnym rogu, postawię sobie tą tutaj hopkę. Być może dzięki temu łatwiej będzie mi przeskoczyć te schody.
tutaj, jeśli mamy jakieś elementy, to jeśli wiemy, że mogą nam pomóc, to wykorzystujmy je, bo to jest naprawdę przydatne. W tym przypadku wydaje mi się, że nie dam rady tego przeskoczyć, chociaż jeszcze raz spróbuję. Aj, nie udało się. Ale chyba sobie wezmę po prostu tą hopkę i wyniosę, bo tutaj bardziej mi pokrzyżuje plany, niż miałaby mi pomóc. Zostały 2 minuty, jeszcze 4 zadania do wykonania, jest tego sporo, przez tego co widzę. Dobra. Ja to wezmę, przesunę w ogóle, bo to jest mi niepotrzebne. Chciałem sobie pomóc, ale jak widać ta hopka po prostu mi przeszkadzała i nie dało się tego w ogóle przeskoczyć. Zaraz zobaczę, czy teraz się jakoś uda. Wykonałem kickflipa. Nie udało się, ale... Dobra, wezmę się za inne zadania, a potem co na samym końcu to najwyżej przeskoczę. Tutaj muszę zrobić 360. Nie udało się to. Tutaj zostało jeszcze tutaj ten... Przeskoczyć tą... No, udało się właśnie. I teraz co jeszcze? Aha. Czyli muszę teraz przeskoczyć przez te schody, których wcześniej nie dawałem rady przeskoczyć i wykonać 360 nad tym murkiem, który teraz widzicie z daleka. Jest, udało się, super. I teraz, żeby się udała jeszcze ta 360. Jest, udało się. Jak wcześniej nie wychodziło, tak teraz się udało. Dobra, to będzie tyle. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. To na tyle. Cześć! Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale i spodobały Ci się moje produkcje, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam Cię również na mojego fanpage'a.